jakieś tajne tunele. Jeden z nich prowadzi przez miasto. Rzuca męża. Ale fajna broń, Aiden. Zaraz, jestem szefem. Powinienem... Aiden? Czekają na ciebie. Chodź, są w pokoju dla VIP-ów. Jest miło. Jak w święta w rodzinnym domu. Za kogo się masz, kłamliwa gnido? Wrzuć na luz, Jack. Bo ci żyłka pęknie. Ten plan jest do dupy? Stwórz lepszy! To może... nic nie róbmy. Tak będzie łatwiej. Łajza powinna stanąć przed plutonem egzekucyjnym. Wow! Pieski szczekają. Muszę być grzeczny. Ej, panowie. Mieliśmy tu coś zaplanować. Aiden, to plan wieżowca VNC. Kiedy przewrócimy prąd, będziemy mogli zacząć nadawać. Ludzie w całym mieście poznają naszą misję. Będą mogli się do nas przyłączyć. Czyli zamierzacie puszczać propagandę? Musimy się jakoś bronić przed renegatami. Kiedy rzeźnik zobaczy naszą siłę, wycofa się. Nie będzie wojny. Ale najpierw musimy załatwić kilka innych spraw. Widzisz ten budynek? To podstacja zasilająca dzielnicę. Jeśli będzie działać, wróci prąd w wieżowcu Więcji. Nasz oddział jest już w drodze. Trzeba zabezpieczyć teren wokół wieżowca Więcji. Moi ludzie to zrobią. Ruszam, sir. Pewnie, Row. Powodzenia. Nie zawiedziemy pana. Zrobimy, co w naszej mocy. Ktoś cię pytał, wierzbowski? Rusz dupę, czekają na nas. Jeśli jeszcze raz będziesz mi pyskował przy żołnierzach, wyjmę nóż i obetnę ci fiuta. O, wielu z nich ci tego nie da. Stój, pysk. Możemy się skupić na planie. Dziękuję. Kiedy pieski Jacka zabezpieczą wejście, moi ludzie wniosą lampy i stworzą bazę. A potem, jeśli wszystko się uda, a na pewno się uda, przecież w końcu to plan naczelnego dowódcy. Ostrzegam cię. Włączysz windy i wjedziesz na sam szczyt. A po wyjściu na dach podłączysz nadajnik do anteny. Jasne? Ludzie mówią, że jest tam niebezpiecznie. Co ty nie powiesz? Niebezpiecznie? A gdzie w tym mieście jest inaczej? Wysyłamy najlepszych ludzi. Będziesz z Rowem. To kawał skurczy byka, ale możesz mu zaufać. Możesz się kontaktować ze mną. Prąd do budynku dostarcza podstacja. Ludzie Rowa zabezpieczają teren lampami. Jasne. Widzisz, Juan? Tak się wykonuje rozkazy. Albo tak się ginie. Ale to nie moja sprawa. Widzimy się w wieżowcu. Wszyscy czekaliśmy na ten dzień. Tak. Piękny dzień na śmierć. Nie wierzyłem, że nocni biegacze istnieją. Aiden, słyszałam, że Jack i Juan wplątują cię w jakieś gówno. Spotkajmy się pod kantyną. Jeśli Elena będzie do ciebie podbijać, uważaj. Jej partnerzy nie cieszyli się zazwyczaj. Jeszcze tu jesteś. Ja tak wczoraj, ale kupię cię później. Współczuję. O, zrobiłaś przerwę w zabijaniu, żeby mnie zobaczyć? Nie chcę, żebyś wpadł w kłopoty. Czego chcieli ci podżegacze? Mam się wspiąć na szczyt wieżowca Więcji. Co? Sukinsyny! Wiesz, co to w ogóle za miejsce? Najwyższy budynek w całym mieście, ale dam radę. Nienawidzę tych zjebów. Row i Meyer to solidna firma, ale Jack i Juan prędzej czy później wbiją ci nóż w plecy. Z czym masz problem? Z niczym, poza tym, że Frank stracił tam wszystkich nocnych biegaczy i nogę. Jack i Juan w imię własnych interesów wysyłają cię na pewną śmierć. Jesteś dla nich narzędziem. Jebani psychole. Będzie dobrze. Jack posyła ze mną espeków. A czy pamiętał, żeby wspomnieć ci o tamtejszych potworach?
Wiem, że jest tam niebezpiecznie, Lawan. Muszę to zrobić. Podobno grasują tam stwory, których nikt jeszcze nie opisał. Bo nikt, kto się z nimi zetknął, nie wrócił żywy. Boisz się? Pewnie, że się boję, Aiden. O, tak ci na mnie zależy? Pierdol się. Zrozum. Kilka lat temu Frank próbował zrobić to, co planuje Jack. Skończyło się tragedią. Nie wierzysz mi? Sam go zapytaj. Aiden, wejście do wieżowca VNC zabezpieczone. Czekamy już tylko na ciebie. Aiden, jesteś? Pogadaj z Frankiem. Proszę, nie zgadzaj się na to. Aiden, zgłoś się. Okej, pogadam z Frankiem. Dzięki, Aiden. To właściwa decyzja. Bro, poczekajcie chwilę. Coś mi wyskoczyło. Pośpiesz się, wszyscy czekają. Frank, człowieku, żyjesz? He? Ramik? Zostaw mnie, kurwa, w spokoju. To ja, Aiden. Kto? A, ty. Czego chcesz? Opowiedz mi o wieżowcu Viency. Byliśmy wtedy tak blisko? Tak blisko? Słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Ale skończyło się rzezią. Prawdziwą rzezią. Frank, jak się dostać na dach? Weszliśmy tam w niepełnym składzie. Gnoje. Gdyby tylko byli lojalni i przy mnie zostali. Wystarczyło, że jeden stracił wiarę, a reszta polazła za nim. Kto to był? Judasz we własnej osobie. Gdyby nie ro... Jak to mówią? Walić przeszłość. Wiedz tylko, że... To był koniec nocnych biegaczy. Okej, ale jak mogę się dostać na dach? Nie możesz! Nikt nie da rady. A teraz spierdalaj. Słyszałeś o pielgrzymie? Ptaszki na dachach śpiewają, że mamy wynajem do przepchnięcia pułkownika. Co się dzieje? Nie wiem, ale musimy odzyskać prąd. Część chłopaków weszła już do wieżowca. Jesteś najbliżej. Sprawdzisz to? Jasne. Zajmę się tym. Thank you.
Aiden, nasz oddział wciąż jest w budynku. Potrzebujemy prądu. W okolicy aż się roi od renegatów. Ale jakoś sobie radzę. Pozbyłem się renegatów. Dobra robota. To teraz włącz prąd. Szybko.
pobliżu. Nie chcę cię popędzać, ale rusz tę cholerną dupę i włącz prąd w podstacji. Czekamy. Idę. Nie ma za co, narwańcu.
Lala! Prądasz twierdzy! Wibrują mi plomby! Dzięki za pomoc, SPQ, a teraz grzecznie spierdala. Nie, to wy odejdźcie. Dobrze wam radzę. To była groźba? Mało mi buty nie pospadały. Panowie, myślicie, że będzie piszczał jak proszek? Tak jak pozostali? Przekonajmy się. Hej, Row, prąd już działa. Nie wiem, co mam Row? Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Wszystko dookoła świeci się jak pieprzona choinka. Wszyscy cali? Tak. Chłopcy idą w głąb budynku. Teren będzie niedługo zabezpieczony. Przyjdź tu jak najszybciej. Pora się powspinać. Przynajmniej mam powód, żeby poszukać mieszkania.